Dobra. Kolejna partia, która była dość ciekawa, według mnie. I znowu, starałem się wybierać takie partie, które może nie były jakieś takie giga popularne. A mianowicie grał on teraz z Predragiem Nikoliciem. Czy kojarzycie jakiegoś Nikolicia? Kojarzycie Nemanię Nikolicia z Legii? Z tego, co czytałem, to ten Predrag Nikolic to jest jakiś jego chyba wujek, także miał on 2635. Spoko. Oczywiście żartuję, wymyśliłem to dopiero teraz. Prawdopodobnie zbieżność osób i nazwisk. Natomiast Predrag Nikolic był zawodnikiem, który miał ranking 2635 w czasie, gdy grał tę partię. Wybrałem ją głównie dlatego, że Krannik grał czarnymi. Wiem, że wszyscy mówicie, że czarnymi się gra ciężko i tak dalej, więc pokażę wam, że można czarnymi spokojnie sobie dawać radę. D4, skoczek F6, C4, E6, skoczek F3, D5, skoczek C3, C6. Czyli piramidka, drodzy widzowie. Łobodobo, którym pionkiem byście bili? Tym pionkiem, a może skoczkiem? Może was znowu oszukałem, jak sądzicie? Oj, rabini są niezdecydowani. Najlepiej jest zbić po prostu pionkiem z E. Dlaczego? Bo otwieramy sobie gońca. Goniec G5, goniec E7, E3, goniec F5, goniec D3. Bilibyście tego gońca? Wyprowadzalibyście przeciwnikowi hetmana? A no właśnie, większość z was mówi, że biłaby. No i oczywiście, jako że oglądacie mnie, to podjęliście bardzo dobrą decyzję. Władimir Kramnik również tego gońca zbił. Hetman D3, skoczek D7, kończymy sobie spokojnie rozwój. Roszada, roszada. No i teraz, jak sądzicie, jaki jest najlepszy ruch ze strony białych? Dokładnie tak, wieża B1. Po co? Żeby pchać pionka tu, tu i atakować. Ponieważ mamy tutaj dwa pionki, przeciwnik ma trzy pionki, więc spoko. Nastąpiło A5. W jaki sposób możemy zrobić tak, żeby w następnym ruchu zagrać B4? Gramy A3. Skoczek E4. Łobodubu, łobodubu. B4 i B5. No i póki co, tutaj takimi małymi kroczkami ta partia się póki co rozgrywała. Jak sądzicie, kto tutaj ma przewagę? Biały czy czarny? Który lepszy? Aha, dobra, przecież wy widzicie. Więc tutaj już powoli zaczynała się zarysowywać przewaga czarnego. Dlaczego, drodzy widzowie? Ponieważ ten skoczek jest dużo silniejszy niż ten. Atak tymi pionkami jest git. Ten pionek jest słaby, ale przeciwnik nie bardzo ma jak go atakować. Także nastąpiło hetman C2. Łobodubu, łobodubu. Nie możemy tego zbić, bo wieża broni, ale możemy zagrać skoczek D6. Po co zostało tutaj zagrane? Jak sądzicie, drodzy widzowie? Plus minus 0,3. No ja bym powiedział nawet, że 0,4 w tym momencie. A no właśnie, jak widzicie gdzieś dziurę, to musicie tam wchodzić. Wieża B3, skoczek B6. Jeszcze tu nie wchodzimy, czekamy sobie spokojnie. Więc nastąpiło skoczek E5, wieża C8, bronimy pionka tutaj. I dopiero teraz, jak mamy taką możliwość, to wchodzimy tutaj skoczkiem. I jak sądzicie, którym skoczkiem i gdzie? Tym skoczkiem tu, tym skoczkiem tam, czy tamtym skoczkiem tam? Mówicie, że tym tam. Nie, tutaj Blaskowicz ma rację. Tamtym tam, czyli gramy tutaj. Skoczek wchodzi, przeciwny skoczek też wchodzi, ale zauważcie, że różnica jest taka, że ten skoczek coś tutaj atakuje, a ten skoczek nie atakuje zupełnie niczego. Więc nastąpiło sobie, bierze E8, parę takich ruchów poprawiających pozycję, skoczek E7, hetman D1, H5. Jak sądzicie, jaki jest tutaj najlepszy ruch dla białego, drodzy widzowie? I tu myślę, że zgadniecie. Dokładnie tak. Król H1. Nie wiem, czy był najlepszy ruch, ale Predrag Nikolic tak zagrał. Nastąpił goniec G5. Parę takich, powiedzmy, ustawiania się. Skoczek F5 tutaj. I w tym momencie możemy, jak to się mówi, zdetonować bombę, drodzy widzowie. Czyli co tutaj jest najlepiej zagrać? Jak sądzicie? Co byście zagrali, jakbyście byli czarnymi? Skoczek G3. Skoczek H4. Dokładnie. Jak to mówią młodzi ludzie, detonacja. Pyk. Łobodubu. Czym tutaj bijemy? Skoczkiem, hetmanem czy wieżą? Jak sądzicie? A no właśnie. Część osób powiedziała, że skoczkiem, żeby był atak tu i tu. Ale tutaj jest wieża. Więc bijemy po prostu wieżą. Tylko po to, że na ten moment mamy pionka, mamy skoczka mniej,
ale zauważcie, że te dwa skoczki nie biorą udziału w ataku. Cała akcja rozgrywa się na tym kwadracie, a nawet na tych dwóch kwadratach. No, na prostokącie. Więc te skoczki, zanim dotrą w drugą stronę, no to będzie lipa. Więc nastąpiło hetman h4. Silniczek tutaj mówi, że jest remis, ale to są właśnie silniczki. Skoczek d4, poświęcenie. No i w tym momencie według silnika jedynym ruchem, który utrzymywał tutaj białe w partii, było król g1 z jakiegoś powodu. Natomiast tutaj nastąpiła wieża c na f1, powrót. No i okazuje się, że nie bardzo jest obrona przed tym ruchem. Jak teraz zagramy w ten sposób, to widzicie, co czarne mogą zrobić, drodzy widzowie? Wieża g2. Niestety ciężko wieżą na g2. Wieżą tutaj, poświęcenie. To jest takie typowe poświęcenie, które robimy, jak nie wiemy, co zrobić. Ale niestety przeciwnik to zbija i jak widzicie, po silniczku jest średni. W tym momencie trochę was oskamowałem, mówiąc, że cała akcja będzie się działa tutaj, bo teraz możemy zrobić. Możemy po król g1 zrobić taką kiwkę w drugą stronę. Atakujemy to, no i czarne nie są w stanie niczego zrobić. Czy właściwie białe nie są w stanie niczego tutaj zrobić. Więc po tym ruchu nie nastąpiło król g1, tylko nastąpiło wieża bije f5, czyli oddanie, ale tu się okazuje, że dalej niestety nie możemy bić, bo dopiero teraz wchodzi łubu-dubu, 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 tutaj możemy to odbić i mamy totalnie wygraną pozycję. Nastąpił skoczek d1. Co byście tutaj zagrali, drodzy widzowie? Wieża e2 byłoby git. Wybieramy tutaj presję i tak dalej. Natomiast dużo lepsze jest wieża e1. I chodzi o to, że jak przeciwnik to zbije, to bijemy to hetmanem. Tu zdobywamy skoczka. Wygrywamy partię. Z tego też względu zostało zagrane król g1, ale dopiero teraz drugą wieżę drugiej wieży używamy do tego, żeby atakować oponenta. Więc następuje tu wszystko grozi, hetman c3 i w tym momencie czarne wykonały kombinację. I ta kombinacja jest bardzo ładna, chociaż jest prosta, więc zastanówcie się, czy wy wiedzielibyście, co tutaj można zagrać czarnymi, żeby wygrać partię praktycznie w jednym ruchu. Bijecie na f1 i co dalej? Bicie na f1 i jak król zbije, to hetman f2. O. No nie, to nie byłoby dobre. Hetman f2 z podobną ideą również nie byłoby za dobre. Dlatego trzeba wyeliminować tego skoczka grając tak. I teraz jeśli białe zbiją, to dopiero teraz możemy zrobić tak, tak i tak. Dlatego tutaj białe zdecydowały się po tym biciu na wykonanie jedynego rozsądnego ruchu, jakim było poddanie się. I w taki sposób Nikolić przegrał partię z Kramnikiem. Kramnik wtedy był w takim, powiedzmy, piku, czyli prawie piku, no bo miał 2790, no i takich chłopów 2600, to jak widzicie, zjadał w miarę na śniadanie, także nice.